Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Pokémon Z. W dzisiejszym odcinku idziemy dalej drogą numer 307. Tam stan naszych Pokémonów dają radę. Kolejny trener. Strasznie długie te drogi 306 i 307. Ranger. Pokémon Ranger. Shellosa. Pokémon wodnego. Dopiero po ewolucji chyba dostaje typ ziemi. Bubble B. Bubble B. Wow. Patrzcie, ty masz absorpcję wody. Ciekawe. No jasny i ciasny, nie za dobrze. No chodź, Whipping Bell. To jest ciekawe, że macie zdolność do obserwowania wody. Iron Power, wow. Not very effective. Gdyby mi się jakiś absorb dał Pimpelu. No to nic. Dajemy radę na razie. Okej. Okay. Burmy, tak? To jest ten Pokémon typu roślinnego. Masakra. Winged Attack. Protein. Trenerze, jestem się coraz mniejszy. Dobrze. Wyższy poziom, tym lepiej. Pikachu nawet. Whipping Bell. Pikachu chłopiec. Tak. Thunder Wave. Nie za dobrze. No świetnie, musiałeś mnie sparaliżować akurat teraz. Electro Ball. Wow! On mnie pokonał. Co za Pikachu. Chodź Luxio. Fight. I tyle by było z Pikachu. Serio. Wow. Gdzie ja wpadłem? No do jasnej, ciasnej. Może tego Pikachu. Masz Pikachu, dobra. Chciałem się wrócić do miasta. Skrót. Ale to tylko Pikachu, Pokémon typu normalnego, nie elektrycznego, więc. I opa. Tu na skrót idę, ojej, kurde. Tak to już repel. Strasznie długa ta droga, no. Wrócić do miasta. Jest tak daleko to miasto. Ale nie będę używał repela, bo tu nie muszę. I jeszcze pewnie z 10 razy się będę wracał. Znam życie. No, takie są uratki Pokémonów, no. Dajcie mi znać w komentarzach, czy jak wygracie, to też tak często chodzicie do Pokémon Center, czy leczycie Pokémony? Tam lubię zawsze wrócić do Pokémon Center. Szkoda mi wydawanie miliony kasy na Poroshiony.
Przynajmniej na początku, bo jak dochodzimy do nigi, to masowo kupuję revive'y, hyper potiony, czy tam full restory. Ale wtedy mamy ponad 100 tysięcy kasy, tu można trochę zaszaleć. Ojejku, ordisz spadnie. Czymś idzie ripę, dobra. Możliwe, że sobie zakupię jeszcze, jak będziemy z powrotem w tym mieście. Wow, co to jest? Co to za blokada? To jest N? N plus. Dobry? Ok, to jest ten profesor Oak. Odyn! To już się ciągnie dosyć długo. Wiem, dlaczego Team Asgard przejął ten Okehadron. Pozwól mi powiedzieć, że nigdy wam się nie powiedzie. Nie macie time callera. Nie ma niebezpieczeństwa tak długo, jak możemy was powstrzymać przed znalezieniem go. Czy tak? Jak myślicie? Znam kogoś, kto może się z wami nie zgodzić. Czy to nieprawda? Czy to... Bolt? Ups. Bolt. Czy ty słyszałeś, co on powiedział? On blefuje, prawda? Jeżeli naprawdę mają time caller, to świat, który znam, będzie zgubiony. Oni mówią prawdę? Proszę, nie mogą! Tak. Niestety. Nie! Nie może być! Uwierz w to, Wario. Szkoda, że nigdy do nas nie dołączyłaś po tych wszystkich latach. Mogłabyś mieć smak tego. Ha! Nakarmi cię swoje oczy wszechmocnym Shaiminem. Legendarnym Pokemonem. Nie może być. Nie. Nie mogę znieść, by zobaczyć kolejnego dzielnego Pokemona zniewolonego. Będę walczył z korupcją silnych Pokemonów. Ha, nie będę z wami dzisiaj walczył. Shaimin, wyczyść nam ścieżkę. Skończyliśmy ewakuować Niasa tam. Chodźmy do Pokehadronu. Aha, do zobaczenia później. To nie dość dobrze. Znaleźli jeden z najsilniejszych artefaktów znanych ludzkości. Już użyli go, by przyzwać rzadkiego i silnego Pokemona. Wciąż możemy go ich pokonać. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Bolt, czy kiedyś spotkałeś badacza legend? Żyje w Superior Town i bada legendarne Pokemony. Chcę, żebyś się z nim zobaczył. Ma książkę, która wyjaśnia narodziny wszechświata. What? Bolt, musisz wiedzieć, jak wielkie zagrożenie to jest. Ta książka wyjaśnia wszystko. Będę czekał na twój fajnie, to ja mam się wrócić do Superior Town. No dobrze. Przepuść mnie, no. Wow, patrzcie. Szybka teleportacja. Może tak, przecałem drogę do Superior Town. Wow, co tu się stało? Ej, co to jest, przywódca? Kwiatek? Dobry? O, cześć! Przepraszam za bałagan. Nie czyściłem laboratorium ostatnio. Byłem w pracy w polu. Tak jak z tą misją z Unownem, który mi pomogłeś, pamiętasz? No cóż. Trochę. Dobra, nieważne. Studiuję z tą statuą. Myślę, że może być statuą legendarnego Pokemona. Możesz pomóc, jeżeli chcesz. Zbierałem rzeźby i te przepowiednie o legendarnych Pokemonach. Moje badania są w tej książce na stole.
Jeżeli chcesz ją sprawdzić. Może znajdziesz legendarnego Pokemona. No dobra. Możesz przesunąć bliżej tego krzesełka. Na książce nawet. To jest książka, o której mówił profesor. Czy przeczytać pewnie? Starożytny otchłani, było nic. Potem było jajko. Złote jajko. Silne jajko. W środku tego jajka była bestia znana jako Arceus. Arceus, oryginalny Pokémon. Arceus stworzył świat, jaki znamy. Czas, przestrzeń, antymaterię i stworzył bestie, żeby ich broniły. Arceus stworzył życie do zamieszkiwania świata, a potem się zapieczętował daleko w jego tym wszechświecie. Ojejku, dobra. Ale zanim to zrobił, stworzył Pokemona, by... Ups. Książka jest zbyt spalona, by czytać dalej. Oj, Bolt, sole, przepraszam za ten bałagan. Oj. Profesor cię tu przysłał. To musi znaczyć, że Asgard znalazł Time Call Alert. Tak? To niedobrze. Musimy porozmawiać. Jak mam zacząć? Pamiętasz Unowna, którego widziałeś? Był bardzo silny. No, nie powiedziałbym. Wyobraź sobie taką moc razy miliard i będziesz miał moc legendarnego Pokemona. Widzisz, Time Color pozwala użytkownikowi podzielić czas, by przynieść coś z przeszłości do przyszłości. Wow. To nie wymyślałem wehikuł czasu. Efektywnie wzywa to Pokemona z innego wymiaru. Jeżeli Team Asgard ma to, mogliby złapać każdego legendarnego Pokemona na świecie. Jeżeli oni... Pamiętasz, jak ci mówiłem, żeby odwiedzić Wilsona Fianga? Wilson jest jeden z głównych naukowców w Pokehadronie. To jest tak, że mogą przyzwać silnego Pokemona w tym Pokehadronie, jeżeli by użyli tam Time Callera. Oj. Czytałeś te mity o Arceusie, prawda? Cóż to mówią, że Arceus stworzył wszechświat i potem zasnął w głębokim śnie. Ale ostatniego roku pytałem siebie, jeżeli Arceus stworzył świat, to kto nim zarządza? Nagle wszystko zaczęło się układać. Te dziwne napisy, których nikt nie mógł zrozumieć, te dziwne hieroglify. Z tego, co mogę zebrać, Arceus stworzył Pokemona, który by był tak silny jak on, by oglądać wszechświat podczas jego nieobecności. Zapiski mówią, że ten Pokemon może podróżować przez czas, wyginać wymiary i jeszcze więcej. Może przesadzam trochę, ale możesz wyobrazić sobie, jeżeli by taki Pokemon wpadł w ręce Teamu Asgard? Lepiej idź, znajdź profesora i powiedz mu, co ja ci powiedziałem. Okej. Patrz. Wow! Kolejny teleport. Bolt poszedł z powrotem na drogę 307. Wow. To mi się podoba. O, gdzie jest reszta? Profesorze? Legendarny badacz wezwał nas i powiedział nam, co on tobie mówi. Aj nie, to ja mam. Ja wam wszystko powiedzieć, a on sobie do was po prostu zadzwonił? Albo. Ja nie wiem. To bardzo martwiące, czyż nie? Twoja matka poszła do miasta Blackfist za Chrome Circle. To wielka, gigantyczna, okrągła wyspa w centrum regionu. Team Asgard zabezpieczył Nyasa Town. Jest tylko kilku ludzi tam i... Wow, co się dzieje?
What the fuck? Co to było? O mój Boże! Dlatego... Zabezpieczyli całe miasto. Miasta ta... Oni je zniszczyli! Muszę iść. I Bolt? Przepraszam. Wow! Aha. Potrzebuję rok, by... wspinać się po skałach w tym regionie, ale... Te skały... wyżej wyglądają na to, że można... O, ale moje Pokémony są uleczone. No tak. To jest nasze miasto, w którym zaczynaliśmy. Nie, czekajcie. Z mapa, o. Tak, to jest... miasta tam. A my byliśmy... O, tu jest Escape Route. Tędy chodziliśmy. Właśnie zatoczyliśmy takie kółko. To tylko tak mam cię pokazać. Co rok, rok climb, ale na tej na przykład nie będzie. Prawdopodobnie możesz. No, dobra. Też może. Na razie nie ma. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Co tu jest? Wow. Co oni zrobili? Zrzucili bombę atomową na to miasto? Ten. Wow. Wow, co to jest? Ej, wypuśćcie mnie, gdzie ja jestem? What the fuck? Gdzie ja tu jestem? Wow. Wow. Znaczy, to jest ten tunel, który zaprowadzi mnie do tego Pokéhadron Collider? A no tak. Nie jesteśmy odpowiedzialni za to, co się stało w Nyssa Town. Team Asgard... ...ewakuował miasto, ponieważ... ...wiedzieli, że wy, beznadziejni naukowcy, byście wszystko spartolili. Przynajmniej Time Color działał. Divavus, podróżnik, został wezwany ze starożytnych czasów. Divavus, moc Divavusa. Moglibyśmy przesuwać wszystko przez cały czas. To znaczy, z przyszłości, nieważne. Wszystkich, każdy obiekt. Mógłbym stryknąć palcami, byście byli małymi dziećmi leżącymi na moich stóp. Team Asgard byłby niepokonany. Teraz musimy tylko go złapać. Nigdy wam się to nie uda. Trenerze, pomóż nam. Ty! Bolt! Freya mi wszystko o tobie powiedziała. Prawie popsułeś nasze plany w Onega Town. To jest to. Muszę cię pokonać. Au! Też robi się grube. Thor. O, ty masz na głowie, chłopie. Weź się ubierz normalnie, jakieś maski zakładasz. Wow, Elekid. Wow. Wow, Thunder Punch. Wow, 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 wow. Okej, chyba... Dobra. Tyle Sidry. O, wow. Dzieje się grubo. O, wow. Fine win. What? To znasz Ice Punch? Co tu się dzieje? Co... Okej, Thunder Punch. Dobra, za błędy się płaci. Wow. Okej, super. Carvana. Chodź Luxio. Dwudziesty czwarty poziom, wow. Ała! Przecież Luxio sobie poradził z Carvaną. To jest twój ostatni Pokémon, co Luxio? Czy ja powinienem zmienić Pokémona, czy nie bardzo? Ah.
pytania. Tak, jestem niepokonany. Poczuj moją niekończącą się złość. Chcę być silniejszy, to znaczy szybszy, więc... Mam super burz. Szkoda, że nie mam paju. Robimy na Luxio. Ice Fang, dobra. Crunch, au. Zadało tyle, co nic. Super power, co to jest? Wow. Okej. My church. Czy sobie też obrażę? Dobrze. Dobrze. Miałem użyć... Chciałem użyć... Trochę potrwa, ale... Super power. On sobie zmniejszy atak, tak? Do broni. To jest najgorsze. Będzie zmniejsza cenę. Chcę się uleczyć. No, tu się dzieje nieźle. Super power, nic nie trafi, dobrze. Nie trafiły, jaka szkoda. Jak dobrze, że nauczyłem Luxio Flasha. Zwiększam sobie szanse na wygraną. Jeszcze cię zmniejszę. Na pewności uleczę się połszonkiem. Dalej nam atakuje. Jest! Czas krytyczny! Brawo, Luxio! Luxio jest lepszy od twojego. Wow. Znaleźć Luxio 4... No teraz 3 poziomy silniejszego od ciebie. Wow. Volt pokonał komandora Team Asgard Thora. Nie! Team Asgard jest niepokonany! Niemożliwe! Wow. No i co? Niemożliwe! Time Color. Użyję go, by wskrzesić moje Pokémon naprzód. Haha, widzicie to wy nędzny dzieciaku? Drży przed naszą mocą. Hej, ty, jesteś Wilson. Z Elite Four. Legendarny smoczy trener. Co, kreator Pokémonów? Nie wiedziałem, że miałem takiego kogoś, kto mnie śledził. Teraz odpieprz się, asgardzki śmieciu, pat. Odyn się o tym dowie, bądźcie tego pewni. Wow. Dobra robota. W twoim młodym wieku pokonując członka teamu Asgard nie jest łatwym zadaniem. Gratuluję ci. Nazywam się Wilson. Kiedyś tu pracowałem... W SCP departamencie. SCP to jest syntetycznie stworzone Pokémony. Dobra. Po 681 różnych eksperymentach w końcu udało mi się stworzyć to Pokémon. Stałem się jednym z największych trenerów w regionie. To było szczęście, że udało nam się złapać tego asgarskiego agenta z teamu Asgard na czas.
Jedyny powód, dla jakiego tu przyszedłem, było, by cię znaleźć. Mój przyjaciel, legendarny badacz, powiedział mi, że będziesz tutaj. Powiedział mi, że byłeś fantastycznym trenerem. Widzę, że mówił prawdę. Czekaj. Wydaje mi się, że znam cię skądś. Wygląda, że ktoś, kogo znałem. Przepraszam. A coś jest w moim oku. Chcę, żebyś się udał do Ladoga Town. Za Chrome Circle. Będziesz potrzebował Pokemona, który zna surf. I 4 odznaki, by to używać. Na razie mam 2, więc... Okej. Okay. Powinieneś wyzwać... A za Agazi z Jim na południe i Fianga Jim, kiedy skończysz. Czyli co, najpierw mam iść do Agazi, a potem Fianga? Powinienem iść, no dobra. A nam się udało, co? Dziękuję, że nas uratowałeś! Wow, powiem. Dam ci return. Okej, okay, dzięki. Nie chcę, dobra. Return. On nas nauczy returna, jest do ruchu. Sobie. Jego moc zależy od tego, jak bardzo nas Pokémon lubi. Ja później chcę iść do góry, zobaczyć, co tu jest. Tak, znaczy. Nie chcę, żebyś wiedział. What? Okej. Okay. Wow, what? Wait, what? Co? A, Dida! Tylko Dida. Ooh, flinched, nice. Zobaczcie, jak rzucę Pokémon. Chodź, Pokémon! Złapmy tego DNA Pokémona. Będziemy mogli rozmnażać Pokémony. Aha. O, ty uciekłeś? Wow! Teraz walczyliśmy z Luxio. Złapiesz się, czy się nie złapiesz? Będziemy potrzebować Pokémona serwu. Na szczęście mamy Seedre, więc... Wow! Dobra, masz Green Balla, może ten ci lepiej... Raz, dwa, trzy... Udało się, złapaliśmy Ditto! Jejku, jaki to jest głośny w ogóle. Mam Ditto. Wygląda prawie na żywy. No, w sumie to było żywe, ale dobra. To są tylko ptaczy. Bang, bang, ptacz. What? What? Wow. Okej. Okay. Dużo się działo w tym odcinku, no to powiem, że nie. Ale teraz musimy zdobyć 4 odznaki. A, no tak, bo tutaj się nie dostaniemy, tak? Właśnie. Musimy się udać do Agassi City. Na południe. Ale tym zajmiemy się w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Pokémon Zeta. Jeżeli wam się podobało, zostawcie komentarz, łapkę w górę oraz subskrypcję. Pamiętajcie też, żeby wejść na moje social media. Tymczasem trzymajcie się. Na razie. Cześć.